Górnicy i górnictwo kojarzą mi się z ogromnym poświęceniem dla siebie nawzajem, mówił podczas uroczystej Akademii Barburkowej Polskiej Grupy Górniczej premier Mateusz Morawiecki. Pamiętam, jak taką lekturę czytałem, Łysek z pokładu Idy, Gustawa Morcinka. Tamten koń Łysek rzuca się na pomoc w niebezpieczeństwie człowiekowi. To taka literacka wyobraźnia, która jednak uświadamia, jak głęboka więź łączy ludzi tam pod ziemią. Jak ciężko jest zrozumieć ludziom, którzy nie pracują pod ziemią, ten wielki wysiłek, wielkie poświęcenie. Tegoroczna Akademia Barburkowa Polskiej Grupy Górniczej odbyła się w Akademii Muzycznej w Katowicach. Minister energii Krzysztof Tchórzewski przypomniał samorządowcom swoje słowa sprzed roku, kiedy mówił o tym, że na Śląsku powinny powstać nowe kopalnie. Rozliczenie z przeszłością to już za nami. Teraz jest przed nami przyszłość. I ta przyszłość wymaga zmiany organizacji pracy. Ta przyszłość wymaga tego, żeby więcej węgla było wydobywanego. Ta przyszłość wymaga tego, żebyście więcej przez to zarabiali, żeby zmienić organizację pracy. W trakcie Akademii Barburkowej nie zabrakło też odniesień do zbliżającego się szczytu klimatycznego COP24, który już za kilka dni rozpocznie się w Katowicach. Cele, które przyjmie społeczność międzynarodowa, będą stanowiły wyzwanie dla Polskiej Grupy Górniczej co do jej kierunków rozwoju w karbochemii, produkcji czystej energii i nowych technologii. Polska Grupa Górnicza wyraźnie zaakcentuje swoją obecność na tak ważnym i prestiżowym wydarzeniu. Pokażemy, że dziś jesteśmy kluczowym i dojrzałym elementem łańcucha wartości, na którego końcu jest bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Jak co roku podczas Akademii zasłużonym górnikom i pracownikom sektora górniczego wręczono odznaczenia. Mysłowice liczą każdy grosz, bo sytuacja finansowa miasta jest fatalna. Wczoraj radni Rady Miasta zdecydowali o wyemitowaniu obligacji miejskich na kwotę 20 milionów złotych. Między innymi dlatego, że istniało zagrożenie, że grudniowych wynagrodzeń nie otrzymają pracownicy oświaty i Urzędu Miasta. Za emisją obligacji radni zagłosowali niemal jednogłośnie. Chcemy wiedzieć, na co dokładnie te pieniądze zostaną wydane. Znać cele szczegółowe, kwoty, liczymy na pełną transparentność wydatków podczas tej kadencji. To jest jedyna szansa na to, żeby wrócić na dobre tory, tak? żeby uratować miasto. Nowy prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, twierdzi, że zastał miasto w katastrofalnym stanie. Zapewnia jednak, że wynagrodzenia zostaną wypłacone na czas. Planowane wydatki na ten rok zostały przekroczone o ogromne kwoty. Musieliśmy się ratować obligacjami, żeby móc spłacić bieżące wydatki. Jeżeli gdybyśmy ich nie pokryli, nie byłoby pieniędzy na wynagrodzenia. Tu chodzi o płatności, które są zobowiązaniami podpisanymi przez poprzedniego prezydenta. Zadłużenie Mysłowic wynosi obecnie około 110 milionów złotych. Ta kwota nie uwzględnia jednak odsetek. Prezydent Tychów zastąpił Marcina Krupę na stanowisku przewodniczącego Zgromadzenia Metropolii. Dziś odbyła się pierwsza po wyborach samorządowych sesja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zgodnie ze statutem kompetencje przewodniczącego Zgromadzenia Metropolii są bardzo ograniczone. Tak naprawdę to jest sprawne prowadzenie obrad i mam nadzieję, że dzisiaj mimo bardzo wielu trudnych tematów zdałem egzamin. Prezydent Katowic nie ubiegał się ponownie o to stanowisko. Jedynym kandydatem był Andrzej Dziuba. Jest nowa kadencja, kadencja pięcioletnia, nieco inna realia samorządowa niż mieliśmy to jeszcze przed dwoma miesiącami niezpełna. A więc generalnie nastąpiła zmiana. Podzieliliśmy to w ten sposób, że co roku każdy z podregionów, a w skład metropolii wchodzi 5 podregionów, będzie rotacja i będzie zmiana w tym ciele kierującym zgromadzeniem. Wybrano także wiceprzewodniczących zgromadzenia, prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza oraz prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza. Zaproponowano również burmistrza Czeladzi Zbigniewa Szaleńca, ale z powodów formalnych jest jeszcze na urlopie. Nie mógł zostać wybrany na tej sesji. Linia produkcyjna oficjalnie odpalona. W Tychach wystartowała produkcja tekturowej skarbonki, nieodłącznego elementu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Produkujemy 190 tysięcy tych puszek, czyli naprawdę ogromna ilość, a zajmuje nam to zaledwie 15 godzin. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo szybki proces. Co jeszcze? Ta puszka ma specjalne powleczenie, żeby też, jeżeli jest deszcz, żeby też chronić tą cenną zawartość.
jest w środku. Skarbonki w tej formie funkcjonują od 21 lat. Z roku na rok udoskonalany jest projekt oraz technologia ich produkcji. W związku z hojnością darczyńców zwiększył się także rozmiar skarbonek. Tekturowe skarbonki są też produktem w pełni odnawialnym, a firma je produkująca zapewnia ich recykling. Skarbonka to jeden z wielu elementów wyróżniających orkiestrę. I chociaż wielkie kwestowanie pod znakiem czerwonego serduszka ruszy dopiero 13 stycznia, to Jurek Owsiak zapewnia, że już wszystko gra. Na dzień dzisiejszy mamy 1,5 miesiąca do finału, a jutro jest wysyłka do 1000, prawie 700 sztabów tych puszek, między innymi plakatów, serduszek, których drukujemy 35 milionów. I wszystko już jest zapięte na ostatni guzik. To jest rewelacyjne. Ludzie się tak szybko zgłaszali, ludzie tak szybko chcieli z nami być. Moskwa, tam także są Polacy, także z nami grają. Coś wspaniałego. W przyszłym roku orkiestra zagra po raz 27. Zrobi to dla małych dzieci, a pieniądze zebrane w tych puszkach przeznaczone zostaną na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Grajmy, żeby pokazać, że gramy bez focha. Powiedzieliśmy to sobie wyraźnie. Gramy bez focha. Miejcie dobry nastrój. Pokażcie, że Polacy mają w sobie dużo pozytywnej energii i oby nam nikt nie przeszkadzał, róbmy swoje, grajmy. Tuż obok szczytu klimatycznego udowodnią, że poruszane w sąsiedztwie kwestie dotyczą każdego z nas. Klub Królestwo znajdujący się przy rondzie generała Ziętka przez 2 tygodnie będzie pełnił funkcję Climate Huba, czyli niezależnej przestrzeni, w której odbywać się będą rozmowy o klimacie i wydarzenia kulturalne. Szczyt klimatyczny to jest specjalna strefa ONZ, to jest żargon, to są skomplikowane negocjacje. To są bardzo ważne rzeczy, które będą działy się w Katowicach. Natomiast żeby je zrozumieć, to stwierdziliśmy, że potrzebujemy takie miejsce, gdzie będziemy odkodowywać to wszystko, co tam się dzieje i będziemy tłumaczyć, jak wyglądają postępy negocjacyjne, ale jednocześnie inspirować ludzi do działania. A inspirować mają odbywające się w tym miejscu debaty, warsztaty, spotkania autorskie czy koncerty artystów, którym walka o dobry klimat leży na sercu. Gural Grupson czy właśnie Up to Date to są takie projekty, które zrodziły się z potrzeby chwili, tak? Ale mamy też artystów, wspomniana Bernadette, czy właśnie Kat i Kasia, które przyjeżdżają tutaj z materiałem, z programem, który ewoluował od jakiegoś już czasu. Pełen program wydarzeń dostępny jest pod adresem www.climatehub.pl. Pierwsze iluminacje świetlne rozświetliły już ulice Katowic. Dziś prezydent miasta Marcin Krupa odpalił lampki świąteczne na 16-metrowym świerku, który do Katowic przyjechał z Wisły. Mamy wspaniałą dekorację wokół, między innymi jarmark świąteczny, karoca, gdzie możemy wejść do środka, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz to wszystko, co znajduje się nad wybrzeżem Sztucznej Rawy. Tam mamy surferów, reniferów na migocącej Sztucznej Rawie. Oprócz tego napis I love Katowice, który jest świetnym elementem do zrobienia sobie zdjęcia. Montaż iluminacji w Katowicach trwał już od kilku tygodni. W Rudzie Śląskiej również rozpoczęło się świąteczne strojenie. W tym roku rozbłyśnie na ulicach miasta blisko 270 ozdób świątecznych. W centralnej części nie mogło zabraknąć choinki. W najbliższych 2-3 dni zostanie ona oświetlona i mieszkańcy będą mogli ją podziwiać, przychodzić, robić sobie zdjęcia, oglądać. Oprócz choinki będą jeszcze dodatkowe iluminacje świąteczne. Będzie oświetlony też budynek Urzędu Miasta i takie oświetlenia będą w kilku miejscach w mieście, na przykład na świeżo zrewitalizowanym rynku w Orzegowie. W tym roku Ruda Śląska na świąteczne iluminacje przeznaczyła blisko 380 tysięcy złotych.